rzeczywiście może taki projekt nieoczywisty, łąka kwietna na cmentarzu, ale zaryzykowaliśmy, spróbowaliśmy, chcemy zobaczyć, jak to wygląda, jak się przyjmie. Cele różne. Na pewno cel dekoracyjny, dlatego też, że zależy nam na tym, aby nasze cmentarze, tak naprawdę miejsca ważne dla nas, dla rodzin, dla naszego funkcjonowania, były miejscami reprezentacyjnymi, to znaczy jak jesteśmy tam, odwiedzamy groby zmarłych, aby wyjść raczej z takim poczuciem, że wchodzimy w miejsce ładne, zadbane i tego się trzymamy i to konsekwentnie staramy się robić, staramy się do tego dążyć. I dlatego też pomysł i projekt łąki kwietnej na cmentarzu. Została ona założona w kilku miejscach na największym cmentarzu w Opolu, na cmentarzu na Półwsi. Już w tej chwili bardzo ładnie kwitnie. Dobrze się prezentuje, zobaczymy, jak zostanie przyjęta przez mieszkańców Opola. To jest też odpowiedź na trendy, takie ogólne trendy, jakie w tej chwili mamy. To znaczy z jednej strony zmiany klimatu i to, że ta trawa, do której tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni, która wymaga dość regularnego koszenia, która w takich miesiącach, kiedy temperatury sięgają powyżej 30 stopni, jest w zasadzie nie do utrzymania, jest wypalana przez słońce. Łąkę kwietną kosimy z założenia raz w roku. Ona jest bardziej lub mniej dekoracyjna, ponieważ tutaj do tego też musimy się przyzwyczaić, że łąka kwietna to nie jest taki element zieleni, który będzie bujnie kwitł nam przez cały rok. Ona ma oczywiście swoje fazy wzrostu. Są momenty, kiedy rzeczywiście prezentuje się bardzo ładnie i jest dużo kwiatów, ale są też takie momenty, kiedy z tych kwiatów już się robią nasiona i wtedy ta łąka nie wygląda tak dekoracyjnie, jak może byśmy oczekiwali. I tutaj chciałabym powiedzieć, że ta łąka kwietna, jak w ogóle generalnie łąki kwietne zakładane w różnych przestrzeniach miasta, mają też taki element edukacyjny. To znaczy chodzi o to, abyśmy się przyzwyczaili do tego, że no właśnie, zieleń w zależności od tego, w jakiej fazie wzrostu się znajduje, jaką mamy porę roku, po prostu wygląda inaczej. To, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli te równo przystrzyżone trawniczki, bardzo takie zielone z soczystą zielenią, oczywiście, one mają swoje miejsce i mają swoje zastosowanie, natomiast wymagają bardzo intensywnej pielęgnacji, nawożenia, nawadniania. To jest oczywiście kosztochłonne i tutaj już przechodzimy do kolejnego punktu, jeśli chodzi o cel łąki kwietnej na cmentarzu. Znaczy, jeśli będziemy mieć więcej takich miejsc, gdzie jakby to koszenie będzie wymagane rzadziej, jesteśmy w stanie pewien potencjał zaoszczędzić, tak? A zależy nam na tym, aby regularnie poprawiać infrastrukturę na cmentarzu, to oczywiście robimy. Jest to tak naprawdę projekt pilotażowy. To nie znaczy, że w przeciągu, nie wiem, kilku miesięcy albo kilku lat nasze cmentarze zamienią się w łąki kwietne, bo też nie jest to taki cel. W sumie łąka, którą założyliśmy, ma 600 metrów kwadratowych, a więc to nie są wielkie połacie. To są miejsca, w których wiemy, że w ciągu najbliższych lat nie będzie pochówków i musielibyśmy albo kosić, albo po prostu liczyć na to, że tam, gdzie ta łąka została założona, natura w dużej mierze da sobie radę. I jeszcze też jako ciekawostkę chciałam powiedzieć, ponieważ konsultowaliśmy to oczywiście ze specjalistami od zieleni, od łąk kwietnych, osoby, które zakładają łąki kwietne, uważają, że właśnie cmentarze są bardzo dobrymi miejscami, ponieważ jest tam relatywnie spokój, a więc cała flora, która w upały szuka schronienia, na pewno będzie się tam dobrze czuła właśnie w tych naszych łąkach kwietnych.